Witam na kanale AirsoftNext. Ja jestem Gajos, a to jest unboxing i recenzja najnowszego produktu firmy AceTech, czyli Bifrost. Zapraszam. Największym sponsorem kanału jest Taiwangun.com. Znajdziecie u nich znakomite repliki za dobrą cenę. Niemniej również pomaga nam znany i lubiany HelikonTex z niesamowitym sprzętem i ubraniami. Sprawdźcie ich. W pudełku znajduje się tracer w standardzie 14 mm lewoskrętny gwint, adapter 11 mm lewy do montowania w pistoletach, kabelek USB-C do ładowania, kluczyk oraz instrukcja obsługi. Tracer ma 30 mm na 81 mm przy wadze 61 g. Nadaje się do naświetlania kulek zielonych. Małe porównanie wielkości do tracerów. Odkręcając kapsuł z gwintem, naszym oczom ukazuje się port USB do ładowania oraz dwa przyciski. Prawy jest do uruchomienia i wyłączania urządzenia, jak i do zmiany trybu tracera, naświetlania typu kulek tracer. Lewy jest do ustalania trybu podświetlania wylatujących kulek. Ma również diodę sygnalizującą stan naładowania. No dobrze, co takiego potrafi nasz tracer? Po pierwsze, zwróćmy uwagę na samo naświetlanie kulek. Normalne, gdzie kulki są naświetlane przy każdym strzele, oraz tryb snajperski, gdzie kulki naświetlane są dopiero co trzecią kulkę. I oczywiście można wyłączyć tryb tracera. A po drugie, ważniejsze, posiada multikolorowy LED podświetlający wylatujące kulki. W sumie jest aż 11 trybów podświetlania. Ustawiamy wszystkie za pomocą lewego przycisku. Pierwsze 7 to same kolory. Kolejnym trybem jest RGB. Kulki podświetlane są na czerwono, zielono, niebiesko. Podświata widoczna dobrze bez tracerów. Następnie mamy tryb Rainbow. Kulki podświetlane są we wszystkich dostępnych kolorach. Najlepiej działa ze zwykłymi kulkami. Następnie mamy Dynamic Rainbow. Bifrost zmienia kolor podświetlenia co pół sekundy podczas strzelania. Kiedy przestajemy strzelać, to ustawiony kolor pozostanie wybrany do czasu kolejnego strzału. Oraz ostatni tryb Demo. Każdy tryb wyżej wymieniony jest aktywny na 5 strzałów i dynamiczny Rainbow jest na 1 strzał. Zabrałem tego Bifrosta już na kilka strzelanek nocnych i dziennych, także starałem się używać w jak największej gamie miejscówek tego urządzenia, żeby sprawdzić, czy te błyski przydają się zarówno w dzień, jak i w nocy, i jestem pod wrażeniem. Nawet w dzień było widać na ścianach, jak się robił błysk, rozświetlało się całe pomieszczenie od tych różnokolorowych diod, a w nocy dawało to efekt jakby przy zdjęciu aparatem fotograficznym z lampą błyskową. W trakcie strzału leciał tracer, plus rozświetlało się całe pomieszczenie, także było dokładnie widać, co się strzela i kiedy się strzela, a jak strzelało się większą kanonadą kulek, to normalnie był efekt stroboskopowy już do tego. Także jest to bardzo ciekawe urządzenie. Jeżeli chcecie go używać nawet w ciągu dnia na zwykłych strzelankach, będzie to bardzo ciekawa opcja. Dziękuję za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że zostawicie reakcję i komentarz, czy Wam się podoba ten Bifrost i czy chcielibyście go mieć. I jak zwykle zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!